Kiedy wydaje mi się, że już właściwie wyczerpałam wszystkie tematy związane ze ślubem i weselem, to zawsze mnie zaskoczycie i zadacie jakieś pytanie, które stwierdzę, tego jeszcze nie grali. A skoro nie grali, to ja dzisiaj zagram. Porozmawiamy o podatku od kopert. A generalnie to pytanie wcale nie powinno mnie zdziwić, bo przecież skarbówka czuwa, skarbówka nikomu nie odpuści. Więc dobrze, że zwracacie uwagę na takie kwestie, ale na wstępie Was uspokoję, że tak naprawdę rzadko kiedy podatek od kopert Was dotyczy. Dlatego, że to nie jest tak, że od każdej koperty, w której znajdziecie 5 stówek, musicie odprowadzić jakiś podatek. Na szczęście tak to nie wygląda. Więc jeżeli nie pochodzicie z bardzo bogatych rodzin, to najprawdopodobniej podatek od kopert Was nie będzie dotyczyć. Ale rozpracujmy sobie po kolei, jak ta kwestia wygląda. Należy rozpocząć od tego, że mamy 3 progi podatkowe. I w zależności od tego, w którym jakby tym progu mieści się dana osoba, która daje Wam prezent, to od tego uzależnione jest to, czy musicie zapłacić podatek, czy nie. Pierwsza grupa podatkowa to małżonek, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha. I teraz, jeżeli osoba, która Was obdarowuje, mieści się pierwszej grupie podatkowej, a kwota, którą w sumie od Was dostali w przeciągu 5 lat, nie przekroczyła 9637 zł, nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek podatku. Natomiast jeżeli kwota, którą otrzymaliście od nich w przeciągu tych 5 lat przekroczyła te ustawowe 9637 zł, to wciąż wcale nie jest powiedziane, że będziecie musieli zapłacić podatek. W takim przypadku macie 6 miesięcy, żeby zgłosić fakt takiej darowizny do Urzędu Skarbowego. Jeżeli zgłosicie, to jesteście zwolnieni z zapłacenia podatku od tej darowizny. Jeżeli nie zmieścicie się w tych 6 miesiącach, to wtedy niestety będzie naliczony od tej kwoty podatek. Druga grupa podatkowa to są zstępni rodzeństwa, zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków, pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. I jeżeli od takich osób dostaniecie darowiznę i będzie ona wyższa niż 7276 zł, to wtedy będziecie musieli ustawowo zapłacić od tego podatek. I tutaj też, co ważne, liczy się nie tylko ta jednorazowa darowizna, ale sumują się pieniądze, które otrzymaliście od nich w przeciągu 5 lat. I mamy trzecią grupę podatkową, czyli pozostałe osoby, takie jak pracodawca, czy na przykład niespokrewniona matka czy ojciec chrzestny. I tutaj będziecie musieli zapłacić od tego podatek, jeżeli otrzymacie od nich w przeciągu 5 lat więcej niż 4092 zł. No dobra, ale co w przypadku, gdy z pieniędzy z kopert sfinansujecie sobie jakiś drogi zakup, na przykład drogi samochód, czy kupicie mieszkanie, czy kupicie dom? Tutaj już skarbówka może się do tego doczepić. Nawet jeżeli okaże się, że tak naprawdę nigdzie nie przekroczyliście tej sumy ustawowej wolnej od podatku. Dlatego, że skarbówka lubi się doczepiać do takich sytuacji i wiecie, no jak, no z nieba Wam przecież ten samochód nie spadł. A co, od bezdomnego dostaliście? Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. No niektórym się fuksa, jak zresztą wiemy. Mało tego, jeżeli okaże się, że ten drogi zakup sfinansowaliście właśnie z kopert i nigdzie tego faktu nie zgłosiliście, to będziecie musieli od wartości tego zakupu zapłacić aż 20% podatku. Także kupa kasy. No ale tutaj znowu jakby wracamy do początku. Żeby kupić sobie bardzo drogi samochód na przykład za 100 tysięcy, czy kupić mieszkanie za 500 tysięcy, no to trzeba by było mieć bogatych krewnych. A jeżeli bogatych krewnych, to wracamy do początku, ogarniamy, w której grupie podatkowej dana osoba się znajduje i jeżeli na przykład w pierwszej i pieniądze sięgają 100 tysięcy darowizny, to po prostu do 6 miesięcy idziemy do skarbówki, zgłaszamy ten fakt i koniec po temacie. Nikt nie może się nam czepiać. Często też pojawia się taka wątpliwość, co w przypadku, gdy na przykład nasz pracodawca chce dać nam jakiś drogocenny prezent albo dużą gotówkę. Pracodawca mieści się w trzeciej grupie podatkowej, więc on może dać nam maksymalnie ten prezent w wysokości tam do tych 4000 zł. A jeżeli chce dać nam więcej, to będziemy musieli zapłacić od tego podatek. Jeżeli tego podatku chcemy uniknąć, to najlepiej, żeby pracodawca te pieniądze, które chce nam podarować z okazji naszego zamążpójścia, wliczył po prostu do premii.
i wtedy premia jest opodatkowana tak jak wynagrodzenie, a nie tak jak darowizna. Nie wiem jak Wy, ale ja w przypadku swojego wesela się w ogóle nie interesowałam tematem podatku od kopert, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że szału tam nie będzie. Jeżeli u Was szał będzie, to zazdroszczę, gratuluję i pamiętajcie o zgłoszeniu tego do skarbówki, żeby nie mieć później ewentualnych problemów. Dajcie znać w komentarzu, czy z Waszego doświadczenia pieniądze wydane na wesele się zwracają, czy raczej nie bardzo. A tymczasem subskrybujcie i do następnego. Cześć!